U pacjenta z wieloletnią cukrzycą typu drugiego i cukrzycową chorobą nerek, leczonego dotąd lekami doustnymi, doszło do progresji przewlekłej choroby nerek i do spadku współczynnika przesączania kłębuszkowego. Lekami, które można brać pod uwagę w dalszym leczeniu hipoglikemizującym, są: So the goal is treat earlier. We now have the tools, and this is ironically the intended use for SGLT2 for HiddenIntellect dovetails very nicely with where SGLT2 inhibitors and finerenone are indicated. Odpowiedzi A, B i C możemy od razu odrzucić, ponieważ metformina jest przeciwwskazana w skrajnej niewydolności nerek, a flozyny ze swoim nerkowym mechanizmem działania po prostu nie będą działać. Pozostaje pytanie, która z gliptyn będzie lepsza przy tak niskim GFR-ze? I tak się szczęśliwie składa, że sitagliptyna jest praktycznie niewydalana przez nerki i to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. Today we're looking at linagliptin, and why is this special? It's special because it doesn't have to be reduced by kidney insufficiency, because this is only secreted in the through the kidneys in 10% of the molecules. Therefore, we don't need to reduce it if a patient is suffering from kidney insufficiency, because the other medications need to be reduced, so the dose needs to be reduced, and we are dealing with a dose of 5 mg of linagliptin once daily in the morning, regardless of taking it with a meal or without a meal. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące kardiomiopatii restrykcyjnej, RCM. So if you look at this slide showing the constriction and restrictive cardiomyopathy, again, I want to emphasize that they may present similar way clinically, but the underlying mechanism is quite different, because both will present with heart failure because of the limited diastolic filling. But in constriction, the limited diastolic filling happens because of the thickened or fibrose scarred or calcified pericardium limiting the filling, and then that creates the interventricular dependence with this very characteristic septal motion on echocardiography and also cardiac MRI. But in patients with a restrictive cardiomyopathy, whether thick walls, hypertrophy or fibrosis, the diastolic filling is limited because of the muscle problem, not the pericardium, and then you see the more slow relaxation of the heart, not like the patients with the constricted pericarditis in echocardiography and cardiac MRI. Wynik badania morfologii krwi sugeruje rozpoznanie. Podejrzenia AML mogą wskazywać wyniki krwi obwodowej, na podstawie których można stwierdzić obecność blastów, czyli niedojrzałych form limfocytów, leukocytozę, podniesienie poziomu białych krwinek, lub leukopenię, czyli ich obniżenie, neutropenię, niedokrwistość, małopłytkowość. Z takich typowych morfologii krwi ostry białaczek została przedstawiona na tym slajdzie. Jest to taka najbardziej sztandarowa morfologia krwi w ostrej białaczce szpikowej. Zobaczmy, coś tu jest nieprawidłowego. Przede wszystkim jest bardzo podwyższona liczba krwinek białych w porównaniu do normy. Zobaczmy, norma 4,5 tysiąca do 10 tysięcy, czyli 4,5 do 10 giga na litr. Zwłaszcza we frakcji tak zwanych monocytów, czyli takich komórek właśnie zbliżonych do blastów nieco, obniżona liczba granulocytów, czyli takich komórek, które normalnie odpowiadają, najszybciej reagują na każdą infekcję, którą jesteśmy w stanie podłapać. Niskie stężenie hemoglobiny, czyli tego składnika erytrocytów, krwinek czerwonych, które przenosi tlen, czyli niedokrwistość, oraz niskie stężenie płytek krwi, 26, kiedy norma zaczyna się od 140, czyli 150 giga na litr. Dlaczego jest zbyt mało tych komórek? Dlatego, że ich miejsce, ich produkcja zostało zajęte przez komórki blastyczne. Tak więc jest to typowa morfologia ostrej białaczki, w tym przypadku ostrej białaczki szpikowej. Natomiast pacjent może zgłosić się także z innym nieco wynikiem morfologii krwi. Krwinki białe zdecydowanie obniżone powinny być powyżej 4 giga na litr. W
tym wszystkie linie, oczywiście tych krwinek białych, no bardzo słabo reprezentowane. Głęboka niedokrwistość oraz małopłytkowość, czyli krew, w której mało jest elementów morfotocznych krwi, krwinek czerwonych, białych i płytek. Czy to też może być obraz białaczki? Jak najbardziej, to też może być obraz białaczki. Zostaje zatem pytanie, jak to białaczka, skoro nie ma krwinek białych? Otóż białaczka to także taki stan, kiedy te krwinki białe mogą zajmować wyłącznie szpik, natomiast we krwi obwodowej się nie pojawiać, natomiast przeszkadzać przede wszystkim normalnym, zdrowym komórkom w tworzeniu krwi. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące gwałtownie postępującego kłębuszkowego zapalenia nerek z przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej kłębuszków, anty-GBM. Problem in good pasture syndrome. The problem is you have autoantibodies. What do you mean by that? I mean they are antibodies, but they are not attacking foreign antigens. They are attacking your own cells. Really? Yeah. Which part? Here. You see this glomerular basement membrane? It will be hammered by those antibodies. It will not cause deposits under electron microscope. But if you do immunofluorescence, you will see those antibodies attacking the glomerular basement membrane. Why did they choose to attack the glomerular basement membrane? Because it has type 4 collagen. And if you remember, type 4 is in the floor. What do you mean by the floor? The basement membrane. Because it is the floor on top of which the endothelium is standing from one side and the epithelium is standing from the other side. It is good pasture syndrome, also known as anti-glomerular basement membrane antibody disease. It can cause rapidly progressive glomerulonephritis. In fact, 5% of these patients have good pasture syndrome. More common in males, HLA-DR2. I have two problems. Antibodies against the basement membrane of my alveoli and antibodies against the basement membrane of my glomeruli. Alveoli, glomeruli, causing two sets of symptoms, hemoptysis and hematuria, coughing up blood, urinating blood. Two pathologies, two symptoms, 2 + 2 = 4. Collagen type 4 is being destroyed by those nasty autoantibodies. Treat. You try to manage the symptoms and you try to prevent progression by doing the following. 1. Immunosuppressive therapy such as corticosteroids, cyclophosphamide, and many others. Since these are autoantibodies, you can try plasma exchange or plasmapheresis. Take that bad plasma from the patient and give the patient new plasma that do not contain the autoantibodies. Or take the patient's plasma, wash it so that it does not contain the antibodies anymore, and give the patient's plasma back to him. When everything hits the fan, you only have one of two options, dialysis or kidney transplant. W terapii podtrzymującej, po uzyskaniu remisji postaci rozplemowej nefropatii toczniowej, zaleca się jako leczenie pierwszego wyboru. No matter the class, lupus nephritis is usually treated with hydroxychloroquine and blood pressure pills, ACE inhibitors, or ARBs. However, there may be specific reasons why it's not recommended for some people. For classes 1 and 2, additional therapy is usually not recommended. However, if there's a lot of protein in the urine, then a glucocorticoid such as prednisone may be added to further suppress the immune system. For active cases, classes 3 and 4, the first treatment phase varies from about 3 months to 1 year, with an average time of 6 months, and usually includes a glucocorticoid and either mycophenolate mofetil, MMF, or mycophenolic acid, MPA, or cyclophosphamide. The second treatment phase usually continues for the longer term with either MMF or MPA. Other immune-suppressing medications include calcineurin inhibitors, CNIs, and B lymphocyte-targeting biologics. Another medication, azathioprine, is more often used in women of childbearing age during this second phase. Stable classes 3, 4, and 5 that have been controlled for 3 to 5 years usually continue to be treated with hydroxychloroquine and blood pressure control. Additional immune-suppressing medications may be needed. 45-letnia pacjentka z marskością wątroby na podłożu infekcji HCV skarży się na znaczne osłabienie i duszność nasilającą się po zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą.
W badaniach laboratoryjnych wykluczono niedokrwistość i sideropenię. Stężenie białka CRP jest prawidłowe. RTG klatki piersiowej nie wykazało nieprawidłowości. Jakie badanie należy wykonać, aby wyjaśnić przyczynę skarg pacjentki? This is a jar of or a bottle of saline which is agitated or shaken from side to side, resulting in the formation of these bubbles as shown here. These bubbles are now injected into the vein of the patient. The bubbles are now in the vein of the patient. Now, let us orient ourselves with this diagram. This is the superior vena cava, this is the inferior vena cava, this is the right atrium as labeled, and the other chambers are labeled as well. Now, in a normal individual, when the bubbles reach the inferior or superior vena cava, they would reach the heart on the right side, and from the heart, they would go through the pulmonary artery to the lungs, where they would get absorbed in the lung. In a patient with intrapulmonary shunting, when the bubbles reach the right side of the heart, they would travel this intrapulmonary shunt and show up on the left side of the heart. If there are bubbles on the left side of the heart in more than 3 but less than 6 cardiac cycles, then this is diagnostic of hepatopulmonary syndrome. That is, between 3 and 6 cardiac cycles, if the bubbles appear on the left side of the heart, this is diagnostic of the intrapulmonary shunting as shown here, and this is diagnostic of hepatopulmonary syndrome. If the bubbles reach the left side of the heart in less than 3 cycles, then this means that there is an intracardiac shunt, and this generally means an atrial septal defect. This flowchart represents a means to diagnose hepatopulmonary syndrome based on oxygen saturation. If the oxygen saturation is more than 96%, it is unlikely that the patient has hepatopulmonary syndrome. If the saturation is less than 96%, then the patient can undergo a contrast transthoracic echocardiogram, the contrast being agitated air bubbles, as we have just seen. If the test is positive and we have excluded lung disease and we have done arterial blood gases, then a diagnosis of hepatopulmonary syndrome is established. However, if the test is negative, then the patient does not have hepatopulmonary syndrome. So the investigative modality would be a contrast transthoracic echocardiogram, the contrast being air bubbles. 78-letni chory został przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu ogólnego osłabienia, narastających od około miesiąca ciastowatych obrzęków kończyn dolnych i duszności. Chory z wieloletnim wywiadem dobrze kontrolowanego nadciśnienia tętniczego i reumatoidalnego zapalenia stawów, RZS, z utrzymującą się umiarkowaną aktywnością choroby pomimo stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Z powodu narastających obrzęków lekarz POS przed 10 dniami zalecił stosowanie furosemidu 2 razy dziennie. Leczenie to nie przyniosło zahamowania narastania obrzęków. W celu ustalenia przyczyny narastającej retencji płynu należy w pierwszej kolejności zlecić. Jakie proste badania należy wykonać, żeby sprawdzić, czy nerki prawidłowo funkcjonują, prawidłowo pracują? Odpowiedź jest jednoznaczna. Najlepiej i najszybciej byłoby się zgłosić do lekarza, ultrasonografisty. Jeżeli chodzi o ocenę nerek, to największe doświadczenie ma urolog, więc podstawowe badanie to jest oczywiście USG, USG nerek, USG układu moczowego ogólnie, a oprócz tego badanie ogólne moczu, żeby wykluczyć cechy infekcji i oprócz tego badania laboratoryjne czynności wydzielniczej nerek, mówię tutaj o kreatyninie, wyliczonym clearance kreatyniny i moczniku. 75-letnia kobieta w badaniu kontrolnym ma stężenie sodu w surowicy krwi wynoszące 132 mmol na litr. Kobieta ta nie zgłasza żadnych dolegliwości i nie bierze żadnych leków. Wskaż właściwy sposób postępowania. Powiedzmy o leczeniu hiponatremii. Jeżeli są objawy, no to musimy leczyć natychmiast, leczyć
z roztworami NaCl-u do poziomu 130 mmol. Dalej już leczenie polega na ograniczaniu podaży wody i samo po prostu ten poziom powinien stopniowo wrócić do normy. Natomiast jeżeli nie ma objawów, no to zazwyczaj też to jest kwestia przewlekłej hiponatremii. Staramy się bardzo powoli wyrównywać niedobory sodu. Dlaczego powoli? To już Wam mówiłem o tym zespole demielinizacyjnym. Do tego poziomu 130 i dalej ograniczamy podaż wody. Jeżeli pacjent na starcie tą hiponatremię miał tak naprawdę dosyć niewielką, umiarkowaną, nawet 125-130, to wystarczy ograniczenie podaży wody, żeby on tam się nam, że tak powiem, odkleił od tej hiponatremii. I zaczynając leczyć, warto wiedzieć co? Stan nawodnienia, bo to wpływa na to nasze podejrzenia, co mogło do hiponatremii doprowadzić. Wstrzymać podawanie płynów, no bo często pacjent jest płynami przeładowany, on jest rozcieńczony, dalsze podawanie płynów może nam pacjenta dalej rozcieńczać. Warto pomyśleć o odstawieniu leków, które mogą być przyczyną hiponatremii. Wskaż kłębuszkowe zapalenia nerek, w przebiegu których stwierdza się w kłębuszkach nerkowych obecność złogów kompleksów immunologicznych. Nefropatia błoniasta to inaczej błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek. Jest jedną z najczęstszych przyczyn zespołu nerczycowego u dorosłych. Może ona prowadzić do schyłkowej niewydolności nerek. Choroba rozwija się wskutek uszkodzenia błony podstawnej kłębuszków nerkowych przez kompleksy immunologiczne. Wyróżnia się pierwotną i wtórną postać nefropatii błoniastej. Nawet 75% przypadków nefropatii błoniastej ma charakter pierwotny, a przyczyny jej rozwoju nie są znane. Postać pierwotna charakteryzuje się występowaniem autoprzeciwciał przeciwko różnym antygenom podocytów kłębuszków nerkowych. In under a microscope or with the naked eye, and it typically develops during an infection involving the mucosal lining, like infections of the gastrointestinal or respiratory tract. In these sorts of infections, the production of the abnormal IgA antibody gets ramped up, leading to more accumulation in the glomerulus, causing inflammation and injury. With each mucosal infection, the glomeruli undergo more injury. So, over time, sometimes decades, individuals may progress to renal failure. Now, there are many different causes for FSGS. If the disease occurs on its own, possibly due to genetics, we call it primary FSGS, since it arises on its own. What happens is the cells that create the filter in the glomeruli are damaged, which allows some plasma proteins and lipids to leak out into the urine. Over time, some of these proteins and lipids get trapped and build up in the glomerulus. Eventually, this causes more damage, and segments of the nephron get replaced by scar tissue. If enough of the kidney is damaged, kidney failure will develop. Swoją nazwę z faktu, że w klasycznym badaniu histopatologicznym z biopsji nerki nie wykrywa się żadnych zmian. Natomiast w badaniu mikroskopem elektronowym widoczne są uszkodzenia podocytów. Dlaczego do nich dochodzi? No właśnie nie mamy zielonego pojęcia, ale nie szczególnie się martwimy, ponieważ przy prawidłowo włączonym leczeniu u większości dzieci dochodzi do wyzdrowienia. A jest to po prostu zapalenie nerek wynikające jako powikłanie z infekcji paciorkowcowej najczęściej. Na przykład mamy zapalenie gardła o etiologii paciorkowcowej, mamy streptokokusa i właśnie te bakterie, które tam się rozwijają, mają na swojej powierzchni przeróżne antygeny, które trafiają do naszej krwi. Oczywiście nasz układ odpornościowy wytwarza przeciwciała przeciwko tym antygenom i właśnie nasze przeciwciała, łącząc się z tymi antygenami, tworzą tak zwane kompleksy immunologiczne. I wszystko by było w porządku, gdyby nie to, że te krążące we krwi kompleksy immunologiczne dopływają z krwią do nerek i do kłębuszków nerkowych. I one właśnie tam osadzają się w błonie podstawnej, indukując proces zapalny, który prowadzi do następujących objawów, które nazywamy ogólnie zespołem nefrytycznym. Infliximab, przeciwciała anty-TNF-alfa, jest stosowany w nieswoistych chorobach zapalnych jelita w niżej wymienionych przypadkach, z wyjątkiem.
So synopsis for steroid dependent or steroid refractory patients who are moderate on oral steroids, for oral steroid refractory or steroid dependent ulcerative colitis, both these agents might be equivalent to each other. So eventually, it all boils down to the patient's preferences. There is no clear advantage of one agent over the other. Patient preferences in the terms of convenience or cost might play a predominant role in choosing between these two patients. So to conclude, effective medical rescue therapies are available for treatment of steroid refractory ulcerative colitis. For IV steroid refractory ulcerative colitis, infliximab and cyclosporine are equally effective as rescue therapy to reduce colectomy rates in the short-term follow-up. Mortality rates remain unchanged with the use of these drugs. The choice may be guided by underlying comorbidities, presence of obesity, prior immunomodulator exposure, higher disease burden, and the patient or physician preference. Infliximab is superior to cyclosporine at avoiding colectomy in the long-term follow-up. So infliximab has an advantage over that. For steroid-dependent and steroid-refractory moderately severe ulcerative colitis, infliximab and adalimumab have equal efficacy, and choice may be guided predominantly by patient or physician preference. The medical therapy that you all provide and the surgical therapy for the fistula itself. There is the early evidence from the first trials with infliximab that it has a significant impact on draining fistulae. In that study, in the New England Journal, the primary endpoint for the fistulizing disease was a greater than 50% reduction in draining fistulas, and 68% of the patients who were treated with the 5 milligram dose achieved that endpoint. When giving rescue therapy, we have to make sure we do it right, because taking a check swing in this situation and not really going for it, you may as well not give rescue therapy at all. The approved doses for biologics are for clinical trials based on outpatients with moderate to severely active ulcerative colitis. Those clinical trials and the FDA approvals were not based on these patients who are in the hospital and really sick. We know that a severe inflammatory state is associated with rapid metabolism or loss in the loss of protein from the colon. I'm sure you've seen this, but if you're checking therapeutic drug levels of a drug like infliximab in the hospital, even 2 or 3 days after a dose, the drug levels can be absolutely zero because the drug's getting either metabolized quickly or more often lost as protein in the colon. And you can actually measure infliximab levels in the colon that are higher in blood because of the stool loss and the drug simply not getting there. The risk factors for this are male gender, a high body weight, a low albumin, and a high CRP. If you're seeing that and your patient's not turning around, you either have to start with a higher dose at 10 milligrams per kilogram or rapidly give a second dose of another 5 milligrams per kilogram. You do not need to wait 2 weeks. This should be within a few days. If your patient's not turning the corner, we think about giving a second dose if we gave 5. Sometimes if we've given a 10 milligrams per kilogram dose, it's not unreasonable to think about giving another dose at a high level at 10 milligrams per kilogram to really try to get your patient to turn the corner. But I think this is where one of the biggest mistakes are commonly made in the hospital, which is giving a single dose of 5 milligrams per kilogram, calling it a failure, and calling in the surgeon, which might be needed, but I would say at that point they have not failed optimized medical therapy. A combination therapeutic approach, it looks like we're going to get about 50% effectiveness at a year. So what is the concomitant thiopurine doing? Is it actually Asher Kornbluth and I, unfortunately, I had to share an aisle with him on my way over here today, and we were debating about whether or not thiopurines, why are they effective? Are they effective because you have two immunomodulators, or are they purely effective because the thiopurine is helping the pharmacokinetic profile of the biologic, which Ruth will get to later on today? And the reason why we were debating is I said, you know, I really believe that all you need to do is get effective drug trough levels for the drugs to work. In the combination profile, you can see here that the trough drug level was 3.5 in patients on combo,
and only 1.6 in patients on monotherapy infliximab, suggesting that maybe the combo worked better because it actually had better trough levels, which I think we can all appreciate. Moreover, when you look at the immunogenicity, you can see that in patients who are on monotherapy infliximab, look at the green bar, the light green, you can see that 14% of patients on monotherapy infliximab developed antibodies versus only 1% who are on combination. So the question is, can you really say that the thiopurines are working purely by its immunosuppressive properties, or are they working because they're actually enhancing the effectiveness of the TNF?